Przetestuj jeszcze raz. Testujemy, ile braciak pociągnie na piechotę. Lecimy. Ile? To szybki jesteś. Ja nawet nie odpalam moich Nikersów, bo bym pewnie kurwa poleciał z 50. Dobra, zaczynamy odcinek. Mianowicie dzisiejszym tematem będzie to, co w opisie filmu, czyli doszła mała sprzeczka i musimy przetestować, ile aprilka leci, ponieważ braciak mi mówi, że nie poleci więcej niż 50. A ja mówię, że nalajcie 7 dyszek, wyciąga. Zobaczymy, ile ta aprila leci na obecnym secie. Wczoraj w ostatnim odcinku zalaliśmy ją wodą, deszczówką. Zobaczymy, czy MRF pójdzie na 16 sendach. O, możesz przetestować pierw, ile poleci MRF. Ja polecę za tobą aprilko, a potem ewentualnie polecimy... To może w kieszeni być. Wiem, potem mi dasz i ewentualnie polecę tym aprilką i przetestujemy aprilkę, więc będziecie mieć... O nie, leci znowu, kurwa mać, leci znowu! Kurwa mać, spali klapki. Chłopie, kurwa, klapki spalisz! No mówię no! Chłopie, by założył Nikersy, za 35 by było. Mówię ci, gumę spalisz. Uważaj, kurde, normalnie zły bieżnik tam jest. Bieżnikowane te klapki. No i załatwiłem, panowie i panie, normalnie zarąbistego płynu chłodniczego. Zalejemy go ładnym płynem, żeby się nam maszyna nie zagotowała. Wodę lejesz. Co, wodę tam to trzeba spuścić, no i nalejemy płynu. I zobaczymy, ile aprilka poleci. Zielony zajebisty. Ale kurwa, ty masz umiejętności nagrywania takie, że... Najlepsze, kurwa. Na ekranik dotykowy to jest? Ja pierdolę, jaka to technologia. Pierdolę. W moich czasach to takie jeszcze nie było. Szkoda, bo nie ma licznika. Tak to bym kurwa namierzali od razu, kurde, tym miernikiem. Dobra, pal MRF-a. Coś wariator tak dziwnie pracuje. Rolki prawdopodobnie są już kwadratowe. Nie chcę wyrzucić ich do końca. Powiem ci, że dzisiaj pojadę wolno. Bo coś nie wyrzuca mi rolek do końca. Nie, serio ci mówię, daję cały gaz, wyje, ale nie chcę jechać. Na razie czekaj, ja nie mogę. Jedź, ja się przejadę i miniesz mnie tam w połowie gdzieś. Nie pokazało w ogóle? Jest na dole. 80 równo. Trafił na takim gazie. Ale nie, no to tam mniej więcej tyle leci. Tak. No 80 około. Ale aplikacja może tam nie ma. Powiedzmy te plus 5, minus 5. Około 85 powinien lecieć. Bo jaki masz z tyłu? 40? 3? 42 zęby? Chyba to po każdym miałeś. Ale nie z tyłu, ta duża. Ja mam 30, 39 mam u mnie. No nie wiem.
Ja kupiłem sobie 39, nie wiem. Pokaż. Włącz ją. Czyli 80 leci tak około. Około 80 leci MRF. Jest włączone? Kurde, u mnie coś tak... U mnie tak trochę chujowo jakoś dzisiaj jedzie. Wczoraj tak fajnie jechało, a dzisiaj... Może paliwa mało, nie wiem. Prawdy? Zostawiajcie w komentarzu. Zobaczymy w komentarzach, czy traficie? Pełniło to. No, ten. Jest 61. Ja pierdolę! Chujo, czasami szarpnie, przyspieszy nagle, a czasami tak, bo... Trzeba byłoby popatrzeć. Nie chcę się grzebać przy tym. Z górki na luzie będę zapierdolał! Piotrek! Filter mi odpadł! Airbox mi odpadł tam. No. Nie, tutaj jak zjeżdżałem! Sturlikał się! Daj! Nie wiem, coś chujowo dzisiaj jechało. Nie, obstawiam gaźnik chyba, bo mi się wydaje, że chlupie paliwo. Albo masz filter był odpadnięty i lewy odpowiedź. Może, nie wiem. Tak jakoś dziwnie to jechało. Wczoraj ci powiem tak, wtedy co tak dławiło go, nie? Dławiło go w połowie gazu. To szedł lepiej. Lepiej szedł potem, jak się rozpędził, nie? Czuć było, że to kurwa leci ostro, a dzisiaj tak jakoś, nie wiem, tak jakiś dziwny. Wczoraj leciał tak z 70 około, a dzisiaj kurwa, no możliwe, że około 60. Dobra. No i dobra, no, jak widzieliście, no nie powaliło mnie to za bardzo. Dzisiaj coś tak gorzej jechał, chociaż lepiej na gaz reagowało. Ale za to, no, ale za to niestety był problem. Jest płyn? Jest. Nie wyjebało płynu. Pompa wody jest ok. Płynem jest zalany. 500 zł, myślę, że to jest uczciwa cena. Jak za markowy sprzęt. Dawce części. Za tyle to można silnik sprzedać sam za 500 zł. Testujemy tego. Nie, on ci powiem, ten rwie na koło. On chyba z 70 widziałem. Nie, z 70 na lajcie leci. Ale później już nie chce jechać. Nie chce. No. Tak z początku rwie jak po. On rwie na początku, a potem już nie poleci, więc. Nie wiem, jak to w ogóle na to odpala. Pali, czekaj, to chyba nie ma czego. Jak to chodzi pojebane? Ale drgania nie wiem co. Nagraj mu, to jest finalny. A jest paliwo w ogóle? Zobacz. To Yamaha jest. Może, nie, ale nie wiem, czy jest paliwo. Jest paliwo na pewno. A jest licznik nawet.
paliwa, to jest na 100% paliwa. Ale gaz ciężko chodzi. O, to się rozpędza, kurwa, i to ostro. Ale ten amortyzator tak... Aż podskakujesz. Ty jakiś tuningowy cylinder bracia kupił. Ja pierdolę. Power o 2T. Pojedziemy na równiejszą. Tak około 50. Na liczniku 7 dyszek pokazuje. Jest. Mi się wydaje, że jest to. Że jest to realny, realna prędkość. Hamulce są. Ale to takie fajne, malutkie. Że no markowy sprzęt, no nie ukrywajmy, aprilkę też by się tak dało zrobić, żeby to tak szło uczciwie. No tylko jak mówię, no tam rolkami by trzeba było się pobawić i cylinder jakiś uczciwy. Bo tutaj to rwie sprzęt. Ta Yamaszka się kręci na wyższe obroty. Ta Yamaszka się na wyższe obroty kręci. No ale to jest sprzęt braciaka tego, co na KTM-ie jeździ. A on sobie taki sprzęt kiedyś dorwał za chyba stóweczkę. Za stóweczkę to kupił, podrobił. Zmienił tam cylinder na nowy. Jakiś tuningowy. Do większej pojemności. Na początku były problemy, bo co chwilę cylinder puchnął. A teraz to jakoś jedzie. Jebane. Ale ten amortyzator z tyłu to kurwa potrafi wykatapultować w powietrze. Dobra, bo braciak to oglądnie i będzie się dar. Nie no, sprzęt zajebisty. KTM-a nie ma, tak to bym KTM-a jeszcze przetestowali. Przetestowalibym KTM-a jeszcze. To jest jakaś Yamaszka, nie wiem jaka, jak ktoś wie, może napisać w komentarzu, to pokażę tylne światła. Jakoś tak to wygląda. Nie wiem co to jest za Yamaszka. No ale silniczek zajebiście chodzi. Wydech też widać, że sportowy, ktoś tu założył. Dużo takich sportowych części w tym ogólnie skuterze było, nie? Montowany. A Aprila chyba jest stokowa i dlatego to też tak nie idzie, nie wiadomo jak. Chyba cylinder 50 w tym jest. Nie wiem, ja się na skuterach nie znam. No, ale mi się wydaje, że uczciwa cena, jak ktoś chce. Możecie się ze mną kontaktować przez... przez Facebooka, po prostu wziąć, dojść do grupy na Facebooku, link na dole w opisie pod filmem. Jestem administratorem, Rafał. No i cóż, możecie pisać prywatnie, może się dogadamy jakoś. Ale niestety muszę się tego pozbyć sprzętu. No, bo zajmuje miejsce niepotrzebnie. No i cóż, no, sprzedać, troszeczkę pieniążków mieć. WS-kę podrobić, muszę ją wyczyścić. Karczera kupić, bo już nie mam. Karczera kupić, żeby umyć tą WS-kę wreszcie. Odpalić i się przejechać nią i powspominać jak to dawniej było. Dobra, ja się z wami żegnam. Standardowo widzimy się w kolejnej produkcji pana MRF-a już niedługo, więc na razie, trzymajcie się, hej! 3, 2, 1, go!